Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejną przygodę z Shepardem i ze mną. Auć, jak to zabrzmiało, zapraszam was na przygodę ze mną. Okej. Nigdy nie podziękowałam za to, że ocaliliście mnie przed bandziorami pięści. Nie wiem, co by się stało, gdyby was tam nie było, komandorze. Aha, no spoko. Chciałem powiedzieć, że zobaczymy, czy z nim już gadaliśmy, chyba tak. Ale jeszcze zobaczymy. Dobra, dzisiaj już trochę tak już się zajmiemy pierdołami, a w następnym odcinku pewnie pójdziemy zwerbować w Rex, albo w tym odcinku, nie wiem, zobaczymy. Proszę pokazać, co ma pani na sprzedaż. Oczywiście. Na sprzedaż. Myślałem, że mi coś za darmo da. Okej, nie, tu dostaniemy punkty. Tak, komandorze, czy mogę coś dla was zrobić? Pójdę już. Do widzenia, komandorze, miło się rozmawiać. Po prostu przewijał dialogi, które są niepotrzebne. Okej. Obserwuj 10 PD. Dobra. Czy jest tu jakoś dziennik? Oddział ekwipunek jest dziennik. Okej. Nasze questy. Przyskanuj opiekunów. Saren Vrex. Nie mamy na razie za dużo tych questów. Więc po prostu chyba pójdziemy w Rexa. Zwerbować, a nie, nie. Tam jest szybka kolej Cytadeli. Tak, myślę, że teraz pójdziemy zwerbować w Rexa. Takimi zadaniami pobocznymi zajmiemy się w innym odcinku. Chociaż samo zbieranie zadań, tak naprawdę, to mi zajmie z niezłe dwa odcinki. Samo bieganie za ludźmi, gadanie z nimi i zbieranie. To będą dwa odcinki, jak już wspominałem. Okej. Jakiś nowy sprzęt? Nie, no nie sądzę. Troszkę się chyba wiesza. Są zamknięte. Pięść się nas spodziewa. Okej. Już chyba ogarnąłem. Zniszczę cię! Ogarnąłem z tego, co mi się kojarzy, jak sobie oglądałem poprzedni odcinek. To z tego, co mi się wydaje, to już taki miarę odkształcam. Jesus. Ogarnę. Aha. Powinno następnym kurwiałem. O! Wow. Dobra. Tam gdzieś? Tego użyć. Czemu nie mogę użyć mocy? Ja już po zabawie i na tamtym użyjemy odkształcenia. Się robi! Fuck. Boję się chować, jeszcze jestem trochę taki drewno, muszę się przyzwyczaić. Gotowy. Pewnie słyszycie moją myszkę. Aha, tam na górze pewnie ktoś jest. Tylko tak strzałem. Jest. Chowaj się, gościu. Aha, bo ja nie mam... Wow! Zapomniałem, że to jest... że to jest... kroganie. Kroganie mają tą furię taką. Okej, teraz powinniśmy użyć czegoś innego. Czyżby gra mi się nieźle zawieszała? Czy tylko chwilowa? Zwiecha. Gotowe. Dobra, już. No i teraz na karabinek. Jedziemy dalej. Okej, tam odkształcenia. Użyjemy. Miałem jeszcze na takiej odległości, to jednak pistolet ma mniejszy ten rozrzut. I mi jeszcze tylko wydamy. Niech Ashley idzie do ataku, bo ona jest szturmowcem. O tak, jednak pistolet to jest zawsze inna klasa. Jeżeli chodzi o celność. Niż karabin. Nawet nie wiem, czy nie dodaje więcej obrażeń. Bo to przynajmniej trafia. A połowa amunicji, którą wystrzeliwuje. Uwaga! Stać, ani kroku dalej! Połowa amunicji, którą wystrzeliwuje z karabinu, to nie trafia, więc... Oj, chowa się. Szybko. Dobra, gdzieś tu użyjemy. Gotowy. Dobra, już po zabawie. Wow.
Ten medirzel to się zawsze sprzanie, za szafka z bronią. Tak? Ręczne przejęcie. Dobra, jak pięknie, oczywiście, że bierzemy wszystko. I teraz karabinek. I do przodu. Dlaczego wszystko muszę robić sam? Czas umierać. Hop. Wow. Może ktoś na niego użyć jakiejś mocy ciekawej. Ale to może być ten nieszczęsny sabotaż. Aha, bo są wieżyczki obronne. Nie, nie, tu jednak coś innego, może shotgun. Tak, shotgun to jest zdecydowanie to. Zaczekaj, nie zabijaj mnie, poddaję się! Gdzie jest ta kwarianka? Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. On kłamie. Masz 3 sekundy, żeby zacząć gadać. Potem strzelam. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Niemożliwe. Handlarz cieni działa wyłącznie poprzez agentów. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach. Alejka na tyłach, obok rynku. Jak się pośpieszycie, znajdziecie ich wszystkich. Nigdy więcej nie chcecie widzieć. Jasne? A mną się nie przejmujcie. Znikam. Już mnie więcej nie zobaczycie. Tak, z tego dobrze pamiętałem. Okej, to łatwa deszyfracja, to jeszcze zrobimy. Wow, wow, wow! Fuck, fuck. Oh, damn. Wow. Dosłownie udało się w ostatnich sekundach. Bo teraz to już karabin. I musimy się streszczać. Trochę. Widzicie, prawy dolny róg minimapa. Się zaczyna robić nieciekawie. Okej. Ale fajnie tutaj po boku. Dobra, nie tym się mieliśmy zająć. Nie, jednak będziemy się bawili pistoletem. Gotowy. Bo Shepard jest na tyle lamą, że możemy nawet w miarę celnie strzelać. Więc będziemy się bawili pistoletem. Tak, pistolet to jest. Chociaż pamiętam, że grałem w Mass Effect, to miałem zupełnie inne podejście. Okej, okay, tu użyjemy hop i hop. Zniszczę cię! Bez jaj. Jak to niczego nie trafiło? Wow. Dobra, F. Karabinek. Wybaczcie, że często używam tej pauzy taktycznej. Ale ja to lubię, nigdy mnie te szybkie przyciski nie wypalały. Fuck, muszę sobie spojrzeć w instrukcję i zobaczyć, czym jest walka wręcz. Kontrol, nie, shift, nie. A to się kiedyś ogarnie, spokojnie. Z tym nie ma za dużego problemu. Okej, gdzie jest ta pieprzona kwarianka? Pamiętam, że było trzeba iść tu i bodajże w lewo. Ale nie jestem pewny. Chyba tak, ale jak mówiłem, już nie jestem pewny. Nie znam tej gry na pamięć. Tak, dobrze, trafiliśmy. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Okej, rozpoczynamy mordor. Hop. Ognia! Wow, wow. Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Widzicie takie drobne przeskoki, ale to nie spowodowane sprzętem ani nic. Gra ma swoje lata, musicie jej to wybaczyć.
Masz dowód na to, że Saren współpracuje z getami. Oddaj go. Nie tak szybko. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Biuro ambasadora. Tam jest bezpiecznie. Zresztą i tak będzie chciał to zobaczyć. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Zamknij się, to ci powiem. Nie, no bez przesady. Mój Shepard jest... Jest normalnym człowiekiem, nie jest chamski. Po prostu wykonuje swoje... Ona... Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno. Nazywam się Tali. Tali Zora Naraya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Też bym tak chciał umieć. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... To Saren! Mamy dowód, że skurwiel stał za tym atakiem. Fuck yeah! Saren się nie wykręci. Zaraz! Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. W iPhone? Żniwiarze całkowicie wytępili Protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Okej, okay, mam duży wybór. Ona ma rację, to prawda, to nie jest naciągane. Good kurwa, job. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem Protean wyrzynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów. Szczyt nieorganicznego życia. I wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, Rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego... Chyba ściął się trochę dźwięk. No ale bez przesady. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u Rady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Okej. Wyśniemy tak. Swoją drogą przydałby się w Rex. Ale jak już mówiłem, też po drodze spokojnie. Wyśniemy. Zobaczymy, jak ona sobie radzi tej mocy. I do tego siłę bojową. Tak, żeby ktoś strzelał. Chociaż nie, w zasadzie strzelaniu to wszyscy strzelają. W Rex będzie lepszym wyborem. Tak mi się wydaje. Co znaczy sprawić zespół, bo nikt tego nie sprawdza. A,
No spoko. Okej. Okay. Sztuczne światło słoneczne jest bez przerwy włączone. Nie ma cieni, nie ma nocy. Raport patrolu przymierza. Kapitan Hendrickson zgłosiła nietypowe odczyty energii, które zauważyła podczas patrolu gromady Argos Rho. System Hydra wzbudził jej szczególne zainteresowanie, jednak została wezwana do baz, zanim jej oddział mógł przeprowadzić bliższą inspekcję. W tym sektorze nie są zaplanowane żadne patrole. Czy chcemy wysłać oddział zwiadowczy? Kurde, fajnie, bo jakbym mógł odpisać, tak, wysyłajcie. I potem przykładów w drugiej części ląduje na tej planecie i znajduje ich martwych albo żywych. To by było dopiero fajna zabawa. Okej, dobra. Idziemy na kolejną audiencję u Rady i skończymy ten odcinek. Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? No i właśnie się zaczęły odblokować misje poboczne. Dobra, pogadamy z tą frajerze. Może nie jebamy. Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Czego pan potrzebuje? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Zajmiemy się tym. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. Dobra, już mamy ponad 16 minut, w zasadzie już mamy 17 minut, więc spełnimy jeszcze tego questa, może jeszcze po drodze się znajdzie jakiś inny i skończymy, bo taki mam plan, żeby w okolicach 16 minut miały odcinki moje. Co tu jest? Aha, dobra, to tam potem. Tam się potem przejdziemy. Okej. Okay. O, jest. Wielkie nieba, komandor Shepard. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. Przychodzę w imieniu Samesha Bhatii. W związku z jego żoną, Nirali. Samesh Bhatia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Bhatia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Czyżby jej zwłoki zostały niebezpiecznie skażone? Nie, komandorze. Mogę tylko powiedzieć, że jej ciało jest dla przymierza niezwykle cenne. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Bhatia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. No i tak, teraz jak miał więcej punktów, mógł to użyć. Jestem głupi, od razu wziąłem tego questa, to nie mam tych punktów. Przekażę to Sameshowi. W przyszłości proszę jednak mówić rodzinom prawdę. Właśnie takiej reakcji chcieliśmy uniknąć, komandorze. Ale jeśli uważacie, że to pomoże, proszę powiedzieć panu Bhatii prawdę. Może zrozumie. Dajcie mi znać, jak będziecie mieli jakieś pytania. Dobra, dobra, już tam. Tu chyba opiekun będzie. Tak. Jednak pamiętam tą grę nie tak źle. Okej, okej. Czy tu jeszcze w barze mam jakiegoś questa? Witam, komandorze. Podać coś? Czemu nie? A co masz? Głównie informacje. Na przykład o kilku najciekawszych miejscach w okolicy. Nie będziesz mi teraz gadał. Żegnam. Nie będziesz mi tu czasu... Na razie, komandorze. Miłego dnia. Antynowego pieprzu. Nie mam teraz czasu na rozmowę. Jestem bardzo zajęty. A, czyli ty będziesz jakiegoś questa? To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda, że tak... Czego chcesz? O, komandorze. Jak mogę pomóc? Co możesz mi powiedzieć o metresie Asari? Ja... no cóż... To Asari, pracująca tu jako... to znaczy pomaga ludziom w różnych sprawach. Nigdy jej nie spotkałeś, prawda? Ja... Nie, nigdy. Nie stać mnie. Sama rozmowa kosztowałaby mnie półroczny żołd. W porządku, szeregowy. Powiedzcie mi tylko, gdzie ją znaleźć. Jasne, po drugiej stronie mostu prowadzącego od ambasad. Dobra, już tam. Okej, to myślę, że było na tyle. Tu są już ludzie jacyś. Egzekutor Pauline. Dobra,
To już z nim pogadamy w kolejnym odcinku. Jeszcze sobie tylko przyjmiemy jedną. Okej. Okay. O, ludzie, nie chcą się tego czytać. Muszę sobie zrobić pauzę i przeczytać. I tak wiem, że tu nie ma prawdopodobnie nic ciekawego. A więc dobra, tak jak już mówiłem, żegnam się z wami tym pięknym widokiem, który, no, nie mówcie, robi wrażenie, szczególnie tam daleko latające te takie drobne szczegóły. A więc żegnam się, zapraszam do komentowania, subskrybowania i dawania łapek w górę. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie, napiszcie dlaczego wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. No i do oczywiście do oglądania za tydzień. Garo z wami też się żegna. Cześć.